bakterie fekalne na wszystkich ekranach dotykowych w McDonald's. Ślady odchodów znaleziono na każdym ekranie dotykowym we wszystkich wybranych losowo restauracjach McDonald's w Londynie i Birmingham, wykazało śledztwo dziennikarskie serwisu informacyjnego Metro. Próbki zostały pobrane z nowych maszyn, które zainstalowano w restauracjach w całym kraju. Okazało się, na każdej z nich były bakterie coli. Wszyscy byliśmy zaskoczeni, jak wiele bakterii jelitowych i kałowychowanie było na maszynach z ekranem dotykowym, zauważa dr Paul Matavele, wykładowca mikrobiologii na London Metropolitan University. Na przykład paciorkowiec kałowy jest częścią flory przewodu żołądkowo-jelitowego zdrowych ludzi i innych ssaków. Może powodować zagrażające życiu zakażenia u ludzi, zwłaszcza w środowiskach szpitalnych, w których występuje naturalnie wysoki poziom oporności na antybiotyki, dodaje. W jednym z oddziałów stwierdzono obecność gronkowca, bakterii, która może powodować zatrucie krwi i zespół wstrząsu toksycznego. Obecność stafylokokus na tych maszynach jest niepokojąca, ponieważ jest to bardzo zaraźliwe, zaznacza Matavele. W badaniu pobrano wymazy z 8 restauracji McDonald's, 6 w Londynie i 2 w Birmingham. Bakterie Listeria znaleziono w oddziałach Oxford Street i Holloway Road. Mogą one powodować listeriozę, która w ciąży może być przyczyną poronienia, a nawet porodu martwego płodu. 3/4 wymazów z ekranów wykazały ślady bakterii Proteus. Proteus można znaleźć w ludzkich i zwierzęcych odchodach. Jest również szeroko rozpowszechniony w glebie. Może powodować infekcje dróg moczowych i być przyczyną posocznicy, ostrzega dr Paul Matavele. Niczego nieświadomi klienci wybierają jedzenie na ekranach dotykowych, a następnie odbierają gotowego hamburgera i spożywają go bez mycia rąk. Ludzie powinni pamiętać, że nie powinni jeść bezpośrednio po dotknięciu tych maszyn. McDonald's co prawda czyści ekrany środkiem dezynfekującym, ale nie jest on wystarczająco silny, zaznacza naukowiec. Rzecznik sieci restauracji zapewnił, że samoobsługowe maszyny są często czyszczone w ciągu dnia, a wszystkie oddziały zapewniają klientom możliwość mycia rąk przed jedzeniem. Reasumując, jeżeli wybieramy się do McDonalda z rodziną, to przemyślmy to kilka razy, czy tak naprawdę chcemy tam iść. Zachęcamy do subskrypcji kanału i do wymiany informacji w komentarzach.